Dzień dobry, witam Was w takim kolorze i dzisiaj zapraszam na vloga z dnia dla nas wyjątkowego, bo z otwarcia super studia Puzzle w Warszawie. Dzisiaj będzie kolorowo, get ready with me i pokażę Wam, myślę, wiele ciekawych wnętrzarskich inspiracji. Także zapraszam do oglądania na ważny dzień z nami. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. I tego vloga zaczniemy porankiem, takim dość jesiennym i ponurym, ale ma to też swój klimat, szykujemy się na otwarcie. No i w nawiązaniu do ostatniego Racka Kosmetycznie chciałam Wam pokazać kilka właśnie moich makijażowych ulubieńców w użyciu, no takiego dosyć prostego, codziennego makijażu. No i właśnie, mam już na sobie podkład, jestem przypudrowana, lekkie oczko zrobione. No i chciałam Wam pokazać ten super bronzer Chanel, o którym mówiłam, że jest to bronzer w kremie, ale jednocześnie jest matowy. I to jest świetne, bo można go nakładać też właśnie już na przypudrowaną buzię. Tutaj mam lusterko, będę jeszcze patrzeć tu, czy wszystko dobrze idzie. A jak patrzę się do góry, to patrzę się na siebie, bo mam odwrócony ekran. Ale właśnie, o co chodzi, słuchajcie, z tym puzzlem? Biorę sobie pędzel i właśnie będę teraz, patrzę sobie tu, mam nadzieję, że do tego ekranu dobrze mi to wyjdzie. I że zobaczycie różnicę, się pomaluje. O co chodzi z puzzlem? Puzzle jest nowym studiem fotograficzno-filmowym w Warszawie, stworzonym przez naszego przyjaciela. Mamy przyjaciela, puzzla, będę go tak nazywać, ma na imię Marcin. O, tutaj dobrze widzę przy tym lustrze. Ma na imię Marcin i kiedy Marcin kilka miesięcy temu, a dodam, że jest on zapalonym miłośnikiem fotografii, scenografem po trosze, jest złotą rączką, ekspertem od bardzo takich wysokojakościowych remontów, powiedział, że marzy mu się taka przestrzeń, żeby stworzyć coś swojego, coś takiego właśnie kreatywnego do zdjęć, do wideo, oczywiście na wynajem dla wszystkich, każdy kto chce może przyjść do Puzzla i tę kreatywną przestrzeń wynająć, to my zaczęliśmy go dopingować i mówimy tak, Puzzle, koniecznie, a Puzzle nazwa jest od tego, że tam jest dużo różnych stref i ruchome ściany w ogóle i można właśnie ze sobą różne strefy łączyć, rozdzielać, tam jest bardzo dużo przestrzeni kreatywnej do wykorzystania. Tak, i jak my to usłyszeliśmy, to właśnie go dopingowaliśmy, o, czekajcie, widać już powoli, ta strona jest lekko przybrązowiona. Zaczęliśmy go dopingować i mu przy tworzeniu puzzla właśnie pomagamy. Byliśmy na każdym etapie kreatywnym. Pomogliśmy mu stworzyć strefy, których nie ma jeszcze w Warszawie i to jest w ogóle fantastyczne, dlatego że my oczywiście przecież Radzkę nagrywamy w różnych miejscach, ja też biorę udział w różnych kampaniach i jestem zaznajomiona z tym, jak studia w Warszawie wyglądają i my po prostu w puzzlu, Marcin właściwie z naszą pomocą stworzył takie przestrzenie, których nigdzie w Warszawie nie ma i to jest fantastyczne, zaraz Wam zresztą wszystko pokażę, insta do puzzla i strona, o jak to ładnie wygląda, widzicie? On jest w kremie, ten bronzer. Ja zostawię oczywiście wszystkie info na dole a propos kosmetyków, w których używam, rzeczy, które będę miała na sobie i puzzla, stronę puzzla i insta puzzla oczywiście. To jest ta 390. On jest w kremie, ale jest właśnie jakby matowy. To jest naprawdę ciekawy produkt. Widzę, że tutaj już jest dobrze. Jeszcze trochę na czole. Bo piszecie, Racka, kiedy ma za to kola, kiedy ma za kola. Nie mam takich klasycznych zakol. I zresztą mam je od małego, więc... To taka jest moja uroda, natomiast tutaj sobie jeszcze troszkę o przybrązowię, żeby nadać mojej tutaj, mojemu czołu jeszcze kształt. W każdym razie Puzzle przez ostatnie, Marcin przez ostatnie po prostu wiele miesięcy, od początku roku tę przestrzeń przygotowywał, no i dzisiaj ją otwieramy, robimy otwarcie połączone z wystawą prac, zarówno Marcina z dawnych lat, jak i Michała, czyli mojego męża, także będzie otwarcie wernisaż dla naszych najbliższych, dla przyjaciół, dla różnych osób bardziej tutaj z branży kreatywnej w Warszawie. A już od przyszłego tygodnia, jeszcze drugą brodę lekko, będzie można puzzla wynajmować normalnie, każdy kto chce, na godziny. Jeżeli wiecie, prowadzicie jakieś kampanie, prowadzicie jakieś filmy, potrzebujecie kreatywnej super przestrzeni do zdjęć,
to od poniedziałku. Wy tego vloga będziecie oglądać w sobotę, od poniedziałku, ale super. Widzę, że dobrze to wszystko tutaj wygląda, ten puder. Nie puder, tylko ten bronzer, a od poniedziałku będzie można już normalnie puzzla wynajmować. Czyli właściwie jak wyglądacie ten film, to od pojutrza. Ale teraz róż. Mówiłam Wam, że wracam do mojego różu Krystach, tego ulubionego z ubiegłego roku, bo jego wystarczy dosłownie, zobaczcie jaki to jest kolor. Naprawdę totalna odrobinunia. O, tak, hyc. Tu muszę uważać, bo jego naprawdę wystarczy brać bardzo, bardzo mało, żeby był efekt różo rozświetlający. Może zrobię to przy prawdziwym lustrze, bo już widzę, że na tamtym policzku sobie za dużo go trochę nałożyłam. O, tak. I teraz jeszcze może tak. O, i róż z bronzerem jest gotowy. Widzicie, po prostu trzy pacnięcia i ready. A teraz duet na oczy, czyli ta odżywka z Diora Maximizer i Dior Pump in Volume. Zaraz zobaczycie różnicę, którą ten duet robi. Szybko pomaluję jedno oko, żeby było widać, o co chodzi. To jest ten biały Maximizer, który po prostu wydłuża rzęsy. O, macie taką na nich wtedy białą warstwę po prostu. Niby nic na tym oku nie ma, wydaje mi się. Tak to wygląda. A zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak już sobie ten tusz nałożę. Teraz na tą białą część to się po prostu zrobi duże, super oko. O, zobaczcie, jaka to jest w ogóle różnica. Gdyby nie ta biel, to nie byłoby aż tak mocno, chociaż ten tusz Dior Show Pump in Volume, on sam w sobie jest taki dosyć mocny, on robi mocny efekt, to Wam od razu mogę powiedzieć. Ja go dobrze znam z moich starych czasów jeszcze, zresztą kiedyś w Racka Kosmetycznie, jak mnie oglądacie od początku, albo od przynajmniej 10 lat, to ja go polecałam, bo ja go swego czasu bardzo, bardzo lubiłam. Takie pierwsze spojrzenie, zobaczcie, jaka to jest różnica. No po prostu jak ja tu patrzę, to tutaj mam mega oko, a tutaj nie ma oka. Także nakładam drugie oko sobie teraz i szybciutko usta. W tej chwili mam takie moje totalnie naturalne i zobaczcie, ja mam taki swój patent. Albo po prostu obrysowuję je tylko konturówką w kolorze moich ust. To jest akurat... konturóweczka Pillow Talk z Charlotte Tilbury. O. Mam ją już od zeszłego roku. I zostawiam je na przykład z balsamem. To już mi wystarczy, bo mam lekko nadany kształt. Albo tak jak ostatnio pokazywałam w Racka Kosmetycznie, to jest ta super z olejami pomadka, lekko nadająca kolor z Body Shopu. I też usta są prawie że totalnie neutralne, lekki kolorek, nawilżenie i to jest dwa w jednym. Bardzo tę pomadkę lubię, jak już ostatnio mówiłam. Także make-up mam zrobiony, włosy zaraz rozpuszczam. Tutaj jest ciemno za mną, ale wisi mój dzisiejszy outfit, w którym już za chwilę zobaczymy się w puzzlu. I już jesteśmy w puzzlu, ale nie w głównej części, tylko w naszym rackowym studiu, bo tutaj przy puzzlu będziemy mieć też swoją przestrzeń. Już powoli ją urządzamy, więc następne filmy będą już w nowym anturażu, mam nadzieję. No i mój dzisiejszy outfit na otwarcie i na wernisaż męża to garnitur stowy, które wzięłam sobie na sesję Marko, pamiętacie, miałam go do loafersów. Do tego dekolot, brocha, piękna, jedwabna, też ją w ostatnich zakupach pokazywałam. No i jeszcze trampki, żeby było cool. Ten garnitur w ogóle ma szeroką nogawkę, więc z tymi trampkami to jest tak, wiecie, wernisażowo, galeryjnie, na luzie, no bo właśnie studio, które na co dzień będzie można wynajmować, na dzisiaj zmienia się w galerię sztuki. No już teraz tam Was zabiorę. I wchodzimy do części kreatywnej studia. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ale ekstra.
Dzisiaj jeszcze oczywiście tutaj są różne ekspozycje otwarciowe, właśnie wystawa prac Michała i Marcina, plus różne inne niespodzianki, ale pokażę Wam teraz puzzlowe strefy. Mamy tutaj w puzzlu strefę absolutnie fantastyczną, ona się nazywa Forma. To jest beton. Tak modny teraz beton, ale z różnymi super meblami i takimi właśnie formami, że to nie są tylko betonowe gładkie ściany, ale są na przykład lamelki, tego typu różne właśnie można tutaj betonowo od zwykłej ściany po jakieś wskakiwanie na przykład na to różne takie kreatywne zdjęcia w przestrzeni robić. Druga strefa to jest modern, czyli mid-century modern, czyli co było inspiracją? Oczywiście styl Bauhausowy. Czyli mamy początek XX wieku i proste bardzo formy, ale w nowoczesnym wydaniu, nie w takim starodawnym, jak możecie w wielu miejscach widzieć. Różne kolory ścian i meble o takiej właśnie modernistycznej, prostej formie. Trzecia strefa, która jest absolutnym hitem, czyli uwaga, uwaga, trochę rozjaśnię, żeby było lepiej widać, kolor. Czyli strefa kolorowa, tutaj jest taką zaokrągloną ścianą, to nie jest prosta ściana, tylko tutaj jest łuk. Mamy tutaj dużo różu, fioletu, koloru żółtego, zieleni i właśnie meble, które mają zaokrąglone kształty, które są mięciutkie. Ten na przykład mebel jest świetny, bo to się wyjmuje. Teraz Wam pokażę to na zdjęciu i można go sobie na przykład postawić, także tu na kolorze, myślę, dla osób kreatywnych to jest coś fantastycznego. Można tu wiele super ciekawych, interesujących rzeczy zdziałać. Wychodząc z koloru mamy garderobę, cykloramy oczywiście klasycznie, teraz tutaj są cytaty o fotografii, ale do tego zaraz przejdę, no ale wiadomo, studio musi mieć cykloramę, czyli taką przestrzeń bardzo podstawową, a tu jest piękny, mięciutki, delikatny plan pastel, czyli pastelowy, który ma właśnie bardzo miękkie, takie jakby to powiedzieć, puchate meble, są zasłony, jest tapeta, są właśnie też lamelki, jest na przykład taka ściana, która ma strukturę, która też na zdjęciach będzie fajnie wyglądać, nie będzie tylko po prostu zwykłą, jasną ścianą. Tutaj podpowiadaliśmy właśnie Marcinowi, jak już mówiłam, jakie fajne, kreatywne rozwiązania do robienia zdjęć albo filmów wprowadzać. Także plan pastelowy jest bardzo duży, dlatego że, i tu jest teraz też hit, tutaj może wjechać ściana. I to, co tu widzicie na przykład, taki mięciutki szlezonk albo właśnie ala marmurowy taki mostek, kredens, konsola, może stać tutaj przy ścianie, bo uwaga, te ściany, które są tutaj, czyli z żółtym paskiem i ta z paskiem ceglanym, to są ściany ruchome. One mogą jeździć, je można sobie dowolnie przesuwać. To są ogromne ściany i właśnie jedna jest tak zrobiona, że pasuje tutaj. Więc ten plan pastelowy ma też bardzo, bardzo wiele możliwości. Tutaj stojąc od tyłu, czyli albo od przodu, jak kto uważa, od cykloramy. O, to są też bardzo fajne poduszki, które teraz sobie są rzucone tutaj, takie puchate, zobaczcie na te kształty, a one normalnie będą tam na kanapie właśnie w części pastelowej. Natomiast zobaczcie, ten pastel jest spory w ogóle, dzięki temu, że ściany można przesuwać, na dzisiaj one stoją tak jak w zamyśle miały stać, to też oczywiście do każdej z tych stref jest duże odejście i każdą z tych stref można powiększyć i właśnie stąd jest też nazwa puzzla, z tego, że można sobie dowolnie jak puzzle te strefy łączyć, ściany przesuwać i tworzyć swoją kreatywną przestrzeń. A dzisiaj właśnie ta przestrzeń zmienia się w wystawę prac, jak już powiedziałam, Marcina, czyli puzzla modowych z dawnych lat, kiedy puzzle jeszcze fotografował, oraz wystawę zdjęć Michała, zdjęć analogowych zrobionych, zobaczcie czym?
a mianowicie tym aparatem. To jest Holga, to jest aparat, którym kilkanaście lat temu właśnie Michał te zdjęcia, bardzo dobre, te serie z psami, uwielbiam w ogóle te serie z psami, zrobił. I dzisiaj jest duże wzruszenie, bo to tak, to jest jego dzień. I tak sobie wymarzyliśmy właśnie, żeby połączyć otwarcie z czymś takim kreatywnym, świetnym. W planie forma mamy te zdjęcia z Londynu, bardziej architektoniczne. I co jest ciekawe i w ogóle, to muszę tu podziękować Empik Photo za super jakościowe wydruki, dlatego że właśnie wszystkie prace, zarówno Michała, jak i Marcina, są wydrukowane przez Empik Photo. I tutaj mamy na przykład odbitki, które wychodzą bardzo jakościowo, zobaczcie, troszkę tu przyciemnię. To nie jest tylko galeria do domu, to nie muszą być tylko małe formaty, ale zobaczcie, jak to super wygląda, też właśnie w dużym formacie, bardzo, bardzo dobrze. No i takie odbitki można właśnie zamówić sobie albo inne wydruki zdjęć, nie tylko jako do domu powiedzmy, ale też na przykład do pracy, do biura, do sklepu, do różnych swoich, tu rozjaśnię, właśnie przestrzeni. Także Empik Photo, bardzo, bardzo dziękujemy za super jakościową galerię. O, tutaj świetnie to wygląda na tej czerwieni, ale jestem dumna, powiem wam, zobaczcie, jak to fajnie. Rozsiadłam się w planie pastelowym, jak to super na tych pastelach będzie wychodzić różne zdjęcia, ale powiem wam tak, jestem dumna z całej ekipy, dumna z puzzla, dumna z męża przede wszystkim, bo wygląda to fantastycznie. Jeszcze tutaj ostatnie szlify przedotwarciowe i czekamy na gości. Czekając na gości, oczywiście, do czego ja się tutaj dorwałam? Do naszego słodkiego stołu, a słodkości przygotowała nam pracownia tortów artystycznych z Łodzi. I zobaczcie na te puzelki, na to logo, jakie słodziaczki. I to, co wam chcę powiedzieć, to bardzo serdecznie te pracownie polecić, bo ich rzeczy nie tylko wyglądają, jak wejdziecie sobie w ogóle na Insta pracowni, to zobaczycie, jakie robią cudeńka, ale ich rzeczy nie tylko wyglądają, ale też smakują. Tak, także jak goście niedługo nie przyjdą, to ja nie wiem, co z tego zostanie. Jeszcze inspiracyjnie takie słodziaki wam pokażę. To jest kuchnia puzzlowa, która ma aparaty stare, analogowe, różne wydruki. Ale zobaczcie na te po prostu uchwyty do szuflad i szafek. To jest akurat zmywarka. Tu są szuflady, to są, wiecie, zamawiane, można zamówić. Takie wycinane, personalizowane i w puzzlu są, voila, puzelki. Kto by pomyślał, ale tak naprawdę jak to przyszło, to była jedna z takich najfajniejszych rzeczy w ogóle, która tutaj mega nam dużo radości sprawiła. Pokażę wam też naszą ściankę na dzisiaj. Tu nie ma takiej, wiecie, zwykłej ścianki, tylko naszą ścianką jest wydruk i będziemy robić pamiątkowe zdjęcia i je tutaj przyczepiać na czarno-białego puzzla. I już otwarcie zbliża się ku końcowi. Gości było tyle, było tak fajnie, rozmowy, inspiracje, że nic nie nagrałam. Ale jeszcze tutaj taki rzut na galerię, to znaczy tak galeryjnie wygląda to miejsce, jeszcze z pracami Michała. Natomiast powiem wam, że przestrzeń podoba się bardzo. Goście zachwyceni, co nas niezmiernie, niezmiernie cieszy. I tutaj cytatem się z wami pożegnam. Fotografować to znaczy wstrzymywać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. Tak. Fotografie Michała, które po prostu uwielbiam, a na których człowiek się czuje, jakby po prostu w tym miejscu był. Także czas już się dzisiaj pożegnać. Było super. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał i życzę puzzlowi jak najlepiej, jak na więcej kreatywnych ludzi w koło, tak, i działań. A ja w końcu zrobię na sam koniec to, o czym marzyłam cały dzień, czyli zjem, proszę bardzo, babeczkę z puzzlem. Zjem tą babeczkę, która właśnie ma
logo. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. A tak, teraz będą bardzo fajne filmy. Pa, pa!